Podczas 60 festiwalu piosenki polskiej w Opolu nie brakowało afer i wpadek. Przypadkiem uśmiercona została Jolanta Borusewicz. Na scenie tekstu zapomniał Kamil Bednarek, a już po występach doszło do kłótni wśród członków trubadurów. Jak się okazuje, to jeszcze nie koniec, bo swoje pretensje zgłaszają także nieobecni na imprezie. Oświadczenie dotyczące Opola wystosowała Ewa Belina, Brzozowska, członkini zespołu Alibabki. Zespół Alibabki został zaproszony do wzięcia udziału w 60 festiwalu polskiej piosenki w Opolu, aby wykonać utwór pod tytułem Kwiat Jednej Nocy. W imieniu zespołu podziękowałam za propozycję i przekazałam naszą decyzję nieuczestniczenia w tegorocznym festiwalu jego organizatorowi, TVP Telewizja Polska. Chcąc mieć w programie festiwalu tę piosenkę, główna nagroda na festiwalu w 1969 roku umieściła ją jako pierwszą w koncercie zatytułowanym Wielka Gala od Opola do Opola, inaugurującym tegoroczny festiwal, czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku. Berlina Brzozowska zarzuca TVP wprowadzenie widzów w błąd. W trakcie wykonywania utworu pod tytułem Kwiat Jednej Nocy TVP zamieściła na ekranach telewizorów nazwisko współwykonawczyni piosenki, Jolanty Darownej, a obok umieściła nazwę zespołu Alibabki, sugerując, że jest członkiem naszego zespołu i że zespół reprezentuje, pisze dalej. Jak się dowiadujemy, Jolanta Darowna należała do zespołu Alibabki przez nieco ponad rok, w tym czasie zastępowała członkinie zespołu, które przebywały na urlopach macierzyńskich. Od 1973 roku nie należy do grupy. Ta zmanipulowana przez TVP nieprawdziwa informacja wprowadziła w błąd telewidzów w całej Polsce, w amfiteatrze oraz użytkowników internetu, pisze Ewa Belina, Brzozowska. Telewizja polska póki co w żaden sposób nie odniosła się do oświadczenia Ali Babek. Zobacz też, Jerzy Stuchr jest słaby i z trudem spaceruje, a w sieci wściekłość po skandalicznym wyznaniu czuje wielki żal, przez brak rodziny. Niespodziewane wieści o Grzegorzu Skawińskim. Jest zdjęcie Norbi powrócił do tematu mrocznej przeszłości. Jednorazowo potrafił stracić nawet 150 tysięcy.